Cześć, czołem. Witam was, moi drodzy, w kolejnym odcinku z Gimorda. Miałem, słuchajcie, skończyć na live, ale tak się wkręciłem, jak to zwykle bywa z Gimordem, więc postanowiłem, że nagram wam więcej odcinków. A co? Raz się żyje. Słuchajcie, mamy już wieżyczki obronne wynalezione i trzeba by je zacząć stawiać w tym naszym wspaniałym ziemskim padole. I tak myślę, żeby zrobić to w ten sposób. Tu postawimy wieżyczki. Będę miał ostrzał wtedy na wejście. Trzy. To będzie 9 komponentów. Na więcej mi nie stać. Róbmy na razie takie coś. Między nimi będę stawiał. Między nimi postawię, zobaczcie, prąd. Nie wiem, czy muszę jeszcze tej obrony trochę nie powiększyć o większą ilość worków z piaskiem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ludzi może robić. Raz, mamy raz miejsce. 2, 3, 4. Jeszcze tak wypadało robić się tak. Może jeszcze po jednym, tak? Potem tutaj ustawimy ludzi. 3. Powinno być ok. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mamy obronę, także odcinek będzie nosił swojski tytuł obrona. Martwi mnie jedno, martwi mnie brak srebra. Bo nie mogę wezwać karawany żadnej, bo nie mam srebra. To jakiś taki absurd. A nie mam srebra, bo nie mogę wezwać karawany i tak. Robi się słabo. Słonie, wow! Słonie są ponoć mega. To karawan na przykład. Dano nam się, lolo, proszę się załapujesz. Aha, nie do żywienia, to idź zjedz. Stary, przecież jest jedzenie. Ale nie mam mięska znowu. Kochany tatusiu, wiesz, że ja cię kocham. O, ja też ciebie kocham, córeczko, kochana moja. No nie, tylko tego nie wiem, kochanie. Dziękuję za telefon. Kurde, no znowu nie mam żarcia, przegapiłem. Kto nie ma broni? Kolego, weź broń. Poszukuję łuku, jest łuk. Nawet nie masz możliwości walki. Wspaniale. Trudno, Karaszuk. Musisz walczyć. Mimo, że nie strzelasz, po prostu mamy kupę i nie ma wyjścia. Naprawdę. Znowu będzie mnie locha dziesiątkować. Nie wierzę w to. Danu, ratuj go. Co tu się dzieje? Zwierzęta mnie dziesiątkują.
Ja mam coś z tym polowaniem. Ja muszę mieć lepszą broń dla tych moich ludzi, bo to naprawdę się robi żenujące. Małpa, musisz oddać swoje łóżko na medyczne, sorry. Córka mnie woła, co się strasznego stało. Zaraz wracam. Już jestem, kochani, no moja córka nie ma, miała dramat życiowy. Moja córka miała, słuchajcie, dramat życiowy, bo chciało jej się kupę i bajka jest i ona nie wie, co ma zrobić. Także jakbyście mieli kiedyś podobne dramaty, to współczuję wam. Zwierzęta. Aniu, weź jeszcze jakieś drzewko tutaj, dziadnie. Jak ci moi zaatakowani przez lochę, ludzie? Nikt ich nawet nie leczy. Kto tutaj jeszcze jest lekarzem? Treser, kucharz, myśliwy, lekarz. Ptysia. Ptysia śpi. Ptysia, sorry. Poleczyłabyś naszych ludzi. Patrzcie, pełny magazyn. Tata, a dasz mi później chusteczki do wysona, żebym mogła sobie kupę później? Dam ci, kochanie. Tego nie siejcie, bo to przecież dramat jest, co dużo mam siana. Ptysia, lecz, proszę cię, masz tego leczenia. 11 i pasje, dobrze, Ptysia, jeszcze tutaj kolega. Lolpola też musisz, kochana, wyczyścić, umyć. Wyleczyć. Proszę, mam za dużo siana po prostu. Szary, szklony. Tutaj mogę sobie coś zasiać, ale na przykład to pole, niech to długo rośnie, żeby tu posadzą. No lodówkę trzeba powiększyć i to migiem. Z owadziego mięsa możesz robić paszę. Bo wiesz dlaczego? Bo ludzie jak jedzą owadze i mięso owadów, to im jest źle. Mięso szczura, tum, groszyn, szyli, rysia, kizli, koziogodca, kota haskiego, iguany, bumalopy. Może jest pod owadem, pod... O! No nie widzę.
owadzie mięso, dokładnie tak. Wstań, sorry kochana, ale ty też wstań. Gotować trzeba. Nie wiem, jak ten odcinek trwa czasu. Okej, okay, pasuje mi takie rozwiązanie. Jak tam chłopaki, lepiej z wami? Zdrowie, zaleczone. Zdrowie, zaleczone, dobrze. Tu będą łóżka medyczne postawione, 4. To będzie tu i tu. Tu będzie miejsce na leki. Mogę już to w sumie zrobić. Obszary, składowisko. Czy starczą? Starczą. Obszar krytyczny. O, teraz leki mnie stąd wynieść, to też jakiś zawsze pozytyw będzie. Ania, co ty robisz? Poćwiartuję, będzie mięsko, tutaj kolega pogotuje. No tak trzeba, bo mamy tego jedzenia, mamy za mało. Głód, no głód jest, bo byłeś głodny, staj, ale już pójdziesz i będzie lepiej z tobą. Jeszcze jest to obrona do wybudowania w końcu kiedyś. Obszary, polecenia. Haniu, na łóżko. Tata, dasz mi chusteczki. Ale przecież ty sięgasz do chusteczek. Ale tych napieszonych. To są położone na umywalce. To później, tata. Dobra. No właśnie, tą paszę robią w końcu. Dla zwierząt. Lodówkę. No lodówkę trzeba priorytetowo powiększyć, ale najpierw niech zbudują te rzeczy tutaj. Wydajcie kubę, bo mi się tam zostało. Dobrze. Pole to mylę. Pole to mylę. Lodówki. A nie nosi. No to noszenie to jest słabe, ale co zrobić? Praca. A ja chyba nauczę tego spuszczenia. Będę wtedy wziął duże te, to będę atakował. Może szerszyli to bez sensu. Zrobię tak, że część dzików będzie w obszarze dla zwierząt. Wtedy będą jadły tamto, a nie u mnie, to co ja chcę. Powiększ obszar dla zwierząt. Tak zrobimy. Część dzików damy tylko w tym, żeby chodziły tylko w tym obszarze. Dzięki temu
będę miał trochę więcej pożywienia, bo część po prostu zwierzęta będą chodziły tutaj i będą mi wyjadały rzeczy z lodówki. To jest bardzo dobry pomysł, żeby jeszcze usunąć te zwierzęta stąd. I to trzeba przerobić zaraz na ten, na lodówkę. Szkoda tych komponentów, ale trudno. To będzie duża, wielka lodówka. To nam powinno starczyć na nasze potrzeby. Karasiuczku, ty się jeszcze leczysz, co? Jak twoje zdrowie? Infekcje masz. Dawaj, nie wiem, gdzie jesteś, ptysia, ale idziesz leczyć go. Panie, zaraz do was wracam, muszę coś zrobić, co robią rodzice, jak dziecko zrobi kupę. Już jestem, kochani. Karasiuczku, aha, nie możesz, to jeszcze u nas buduje. Bo to jest dosyć istotne, bo chciałem tą obronę zbudować. Budowniczy, jagoda jeszcze. Kochana, gdzie ty idziesz? Zostaw już tę szyszylę. Tak? Nie. Chcę. Nami. Ale trzeba. To daj priorytet, ci zmienię. Kto jeszcze u nas buduje? Lol, Polka, Rasiu, oczywiście, a wy nie możecie. Karasiuczku, żyjesz już? Super. Będziesz budował kable. Fajnie. Mamy cię niedobór przyjemności. Mamy mało jedzenia. I musimy polować na te zwierzaki. A z tymi mamy tak po prostu żenującą ilość pożywienia. Że to jest szok. Te szyszyle nam się muszą, wiecie, rozwijać. Ile mamy ich? O, gdzieś tutaj zachodzą. Ale to wszystko trzeba, kurczę, szybciej działać. Trzeba więcej jedzonka robić. Jednak miał gdzie go trzymać. Jeszcze pół mam, jak tutaj chodzi. Karasiuczek? Idę coś tam budować. No dobra, buduj. No ty możesz polować.
Więc chodź tutaj, Basti, bo tu jest dzik. Trzeba go ogarnąć. Przydałby się jakiś, wiecie co by się przydało teraz? Przydałby się kalendarz, to byśmy na te bumolopy. Matko Boska, kobra mnie zaatakowała. Kobra to bydle. Obraz jest Bastek. Bardzo cię ta kobra, Bastek dziobnęła. W usta cię pocałowała. Karasiuk. Aha, ty budujesz teraz, super. No mam problem z tą z farmą na razie. Nie idzie to tak, jak bym chciał. Tysiąc sztuk srebra. A ja mam absolutne zero. Zaraz mi te małpy zaatakuje. No oczywiście. Trudno będzie najwyżej świnkę do zjedzenia, no. Nie jest to takie złe. Aha, kto jest u nas jeszcze lekarzem? Pysia, Bastek, fajnie, to Danu musi. Majgoda buduje wieżyczkę. Czy jakiś pozytyw Danu? Jak ci idzie leczenie? Lorpol. Wracasz? No dobrze, wracaj. Uwaga na ptysia, który może zaatakować. Właśnie, widzicie, nawet nie może iść zjeść. Go boją, a nie chcę go atakować. Potrzeby. Jeśli to jesteś małpko, to zagrznij tego dzika.
Tak. Mamy takie kapsułki, Hania. Fajnie, że jakąś reklamę cytujesz. To masz chyba za dużo telewizji. Ale osad z kamienia do szpyska i szaleć też czyścić naczynia i smywankę. Przerażasz mnie. Ciekawe, kiedy ci to tysia przejdzie, to mordowanie. Kolejnego nam dzika chcesz zabić. Gdyby się wzięła do roboty, zaraz ci zaatakuje i się skończy. No jeszcze pieska nam atakujesz. Co za łajza z tego, z tej tysi. Ten jest poleczony, poleczony, ten też poleczony. Tego trzeba tylko. Tysia ciągle to samo. No tak, nie ma zmian niestety. Dobrze, moi drodzy, to w tym wspaniałym momencie odcinka kończymy. Ja wam dziękuję za